Cześć, witajcie. Tutaj serwuję budżet w kopertach. Mamy 1 marca i czas podsumować budżet i rozpisać nowy budżet. Tak, ta przyjemność. Wczoraj nie miałam kiedy, w niedzielę też za bardzo nie miałam kiedy. Zdarza się, są takie rzeczy, ale zauważyłam, że jeżeli tego nie zrobię, to się po prostu źle czuję. Dobra, przejdźmy do podsumowania. I teraz tak, Karolina organizuje. Ja wiem, że można to nagrać można nagrać ekran z tego, co się dzieje, ale ja nie wiem, jak to potem później wejdzie mi w grywanie i przegrywanie, więc na razie będzie w taki sposób. Realizacja budżetu. To, co jest na zielono, to jest poniżej założonego budżetu. To, co jest na czerwono, jest powyżej założonego budżetu. Oszczędności niekoniecznie, ekstra oszczędności spoko. I to jest w miesiącu, jak udała się realizacja budżetu miesięcznego. Trochę powyżej, trochę poniżej, moje wydatki trochę poniżej, mąż trochę więcej. Znowu zarobiliśmy ekstra kasę, więc zarobiliśmy. No, zakład nas rozpieścił w tym miesiącu. Dostaliśmy ekstra premię, taką w ogóle nieprzewidzianą premię. Ale jak już to wyglądało miesiąc do miesiąca, tak? Tutaj powyżej tutaj powyżej. To są rachunki, więc tutaj niewiele się dzieje. Ale to, co jest ważne, to są te moje wydatki nieregularne, czyli jedzenie, niejedzenie na siebie. Czyli tutaj już jest trochę bardziej optymistycznie. Wydaliśmy mniej niż w poprzednich miesiącach. Inne rzeczy są wydane trochę powyżej. To też wynika z różnych czynników. Wiecie, nie każdy miesiąc jest równy miesiąc do miesiąca, tak? Jeden miesiąc wygląda tak, drugi miesiąc wygląda inaczej. I to naprawdę nie ma najmniejszego znaczenia, ale jeżeli wy to kontrolujecie, jeżeli prowadzicie ten budżet rzetelnie, no to w pewnym momencie wy widzicie pewne schematy. Pozwólcie, że sobie usiądę. Widzicie pewien schemat swoich, ruszyłam, schemat pewnych zachowań, tak? Że są pewne miesiące, kiedy wydajecie więcej, są pewne miesiące, w których wydajecie mniej. Ale takie rzeczy widać dopiero, jeżeli to się wszystko sumuje, jeżeli prowadzi się budżet i się porównuje ten budżet, tak? Czyli no, musi być jakaś forma taka, wiecie, realizacji tego budżetu, o tak. Jak to w ogóle wygląda na koniec miesiąca? Jeżeli pamiętacie, w moim ostatnim filmie mówiłam, że na koniec zostało mi tam 200 coś złotych, czy 300 coś złotych? Jakoś tak. Zostało mi jeszcze 80. 80 do wypłaty, trochę jeszcze na kontach jest, więc spoko, tak? Spoko, nie jest źle. Lodówka jest całkiem spoko zaopatrzona, więc nie będzie tragedii. Wiecie. Czasem jest tak, że 100 zł to jest bardzo dużo, dla jednego to też będzie bardzo dużo, a dla innego to będzie na waciki. Też mówiłam nieraz, każdy ma różne swoje zachowania wydawania pieniędzy. Każdy ma też różne potrzeby. Pamiętajcie też, że miejsce waszego zamieszkania też ma duży wpływ na to, jakie wy ponosicie wydatki, bo na pewne rzeczy nie macie wpływu i nie możecie ich zmienić poza przeprowadzką w inne miejsce, co też nie zawsze jest możliwe i realne do zrealizowania, tak? Jeżeli mieszkacie na wsi, gdzie dojeżdża wam tylko jeden autobus, czy jeden autobus dziennie, bo ja mieszkam w takiej okolicy, znaczy akurat ja jestem, moja wieś jest wsią gminną, jest dobrze skomunikowana i no, mamy trochę sklepów, ale też nie będę jechała do miasta 30 km mam do najbliższego miasta. Też nie będę jechała do miasta 30 km na zakupy i wydawała pieniądze na paliwo, żeby zaoszczędzić parę złotych, bo te parę złotych, które ja zaoszczędzę na zakupach, to ja wydam na to paliwo. Więc tutaj też trzeba po prostu myśleć rozsądnie nad pewnymi rzeczami, tak? Bo tak to już jest. Kiedyś myślałam, że to będzie faktycznie dużo taniej, ale potem dochodziły koszty paliwa, koszty czasu też. Słuchajcie, to jest czas, tak? Dojazd 30 km to jest około 35-40 minut w jedną stronę, no to macie półtorej godziny wyjęte z życia, tak? Żeby pójść na zakupy, gdzie ja ten czas wolałabym na przykład poświęcić i posiedzieć z rodziną, obejrzeć film, doczytać coś, poczytać książkę i tak dalej, i tak dalej. To nie jest tylko, wiecie, same pójście na zakupy. To także są rzeczy dookoła tych zakupów i czas dookoła tych zakupów, a nie tylko pieniądze.
O czym ja? O czym ja? Chodzi o tworzenie budżetu. Ci, którzy jeszcze nie wiedzą, ja jestem typowym praktykiem. To, co możecie zobaczyć na moim kanale, to są moje własne prywatne doświadczenia, jak wygląda prowadzenie mojego prywatnego budżetu domowego. Każdy z Was jest inny, każdy inaczej zarabia, każdy ma inne zachowania, każdy wyniósł coś innego z domu, każdy ma swoje nawyki, więc u Was tego każdy ma też inny charakter. Każdy ma inną sytuację rodzinną, tak? I u każdego ten budżet będzie wyglądał inaczej. Jeżeli obserwujecie kilka kanałów na YouTubie, a z pewnością to robicie, i ja wiem, że wy obserwujecie także innych, to widzicie, że jest wiele dziewczyn, które prowadzą budżety, i to prowadzenie budżetu i sposób prowadzenia budżetu u nich wygląda zupełnie inaczej. Wiecie, co jest ważne w tym momencie? Nieważny jest sposób, w jaki wy prowadzicie ten budżet, jak to u was wygląda w praktyce. Ważne są dwie rzeczy. To, ile Wam zostaje na koniec miesiąca, czy macie oszczędności, czy udaje Wam się wygenerować oszczędności i czy to się u Was sprawdza i daje Wam przyjemność, taka forma prowadzenia budżetu. Jeżeli to będzie sprawiało Wam przyjemność i forma Waszego prowadzenia budżetu, które Wy przyjmiecie, będzie Wam sprawiała satysfakcję, to jest w porządku. Jeżeli sposób, w jaki Wy będziecie to robić, będzie generowało Wam oszczędności i w przyszłości może zyski większe niż te oszczędności, bo może zaczniecie inwestować, przede mną to jeszcze jest długa droga, to jest ok, to jest dobrze, tak? Bo każdy z nas jest inny, jednemu wystarcza to, drugi potrzebuje czegoś zupełnie innego. I teraz tak, jeżeli też obserwujecie mój kanał od jakiegoś czasu, to wiecie, że no teraz to już się przeniosłam do wersji cyfrowej, tak? Ale nie zawsze tak wyglądało. Wcześniej to była forma papierowa. Wcześniej moje koperty wyglądały tak. W zwykłych takich kopertach, w których wysyła się listy, tak, były moje pieniądze, które miałam odłożone na bieżące życie, tak, czyli to, co wydawałam na bieżąco. Tu są różne koperty z różnych okresów, widzę, z różnych okresów. To wyglądało różnie, różne były kwoty. Chyba tutaj nie ma jedzenia. Zakupy. Mówię, różne to były kwoty, różnie to wyglądało i moje koperty, moje fundusze celowe. Wcześniej tych funduszy celowych było, jak widzicie, 5. Teraz to wygląda zupełnie inaczej, bo w tej chwili jest to. Ta-da! Tyle. Ma to wszystko swoje uzasadnienie, ma to wszystko swój cel. I to są moje potrzeby. Wy nie musicie mieć tylu kopert. Te koperty, które ja mam tutaj, to były moje pierwsze potrzeby, które potrzebowałam. Czyli mieć odłożone jakieś awaryjne pieniądze. Potrzebowałam mieć pieniądze odłożone na święta, na jakieś remonty. No bo wiecie, w domu zawsze coś jest potrzeba, żeby zrobić, zmienić, jakaś naprawa. Ubezpieczenie auta, ubezpieczenie domu. To po prostu wiecie, jeżeli płacicie składki na OC. Nie daj Boże, jeszcze auto, kasko, czy ubezpieczenie mieszkania, domu, to wiecie, że te pieniądze, ta kwota, którą płacicie w ogólnym rozrachunku, nawet jeżeli jest to 2 razy do roku, co oczywiście jest większą kwotą niż do zapłacenia jednorazowo, ale odkładanie takich pieniędzy co miesiąc pozwala Wam na to, że potem, kiedy przyjdzie do płatności takiej dużej kwoty, po prostu jesteście w stanie wyjąć te pieniądze i pójść i zapłacić. No i wakacje. To były moje podstawowe na samym początku. To było moich 5 funduszy celowych, na które ja odkładałam pieniądze i to się sprawdzało. Z czasem moje potrzeby wzrosły. Doszła taka kategoria jak podatki, tak? Doszły pieniądze na zakupy, doszły pieniądze na urodziny. Ale to mówię, to się zmieniło z czasem trwania i prowadzenia budżetu, że ja byłam w stanie wygenerować takie pieniądze, moje potrzeby urosły do takich rozmiarów, że tak powiem, że potrzebowałam po prostu tego więcej. I teraz to wygląda po prostu dwa segregatory, gdzie odkładam sobie fundusze celowe. Część funduszy celowych mam na kontach bankowych. I to są takie fundusze celowe, które płacę z konta. Czytaj podatki, ubezpieczenia, odkładam też, mam taki fundusz celowy, co się nazywa rachunki. To jest właśnie ubezpieczenia,
W te rachunki wchodzą ubezpieczenia i rachunki bieżące, bo wiecie, na przykład gaz płacę co 2 miesiące kupuję butlę gazową i to sobie odkładam fizycznie, bo tą butlę po prostu idę do najbliższego punktu wymiany butli gazowej i ją sobie kupuję. Ale znowuż prąd płacę z konta bankowego, więc te pieniądze, które mam przeznaczone na prąd, raz na 2 miesiące po prostu przelewam na konto oszczędnościowe. Czy podatki, czy jakieś inne fundusze celowe, czy wakacje, tak? Już mam w tej chwili na wakacje, mam odłożoną taką kwotę, że w Polsce już bym sobie kupiła naprawdę ekstra full wypas wakacje. Nawet jakieś last minute za granicą też by mogło być, ale moim marzeniem jest wyjazd do Norwegii i to jest mój cel, jeżeli chodzi o wakacje. Do tego dochodzi jeszcze taka koperta, co się nazywają wyzwania. Mam wyzwanie roczne, które co miesiąc staram się odkładać jakąś pulę pieniędzy. U mnie jest to 150 zł na miesiąc i wyzwania takie lekkie, łatwe i przyjemne, miesięczne. W lutym było to w każdy wtorek po 20 zł odłożyłam i plus kawa na wynos. Ja zamiast kupować kawę, znaczy zdarza mi się kupować kawę gdzieś tam na mieście, czy jak jadę gdzieś w trasę, ale za każdym razem, kiedy jadę gdzieś w trasę, biorę kubek kawy, termiczny kubek kawy ze sobą i tą kwotę, którą bym w tym momencie wydała na tą kawę, sobie odkładam. W sumie odłożyłam 150 zł, bo mimo że luty był krótki. Luty był krótki. W tym miesiącu będzie to liczba maili w jakiś tam dzień tygodnia. Tak to będzie u mnie wyglądało. I teraz tak, jak już mówiłam, nie ma znaczenia, jaką formę przybierze prowadzenie waszego budżetu. Tak, forma elektroniczna. U mnie w tej chwili jest to GoodNotes na iPadzie. Na innych tabletach musicie po prostu znaleźć inną aplikację, taką planerową do prowadzenia, nie wiem, kalendarza, planningu itd., itd. Mój budżet wygląda na razie w ten sposób i tylko to jest rozpisane, reszta jest w proszku. I to, co jest tutaj, to jest także tutaj. To jest moja stara, zeszłoroczna forma prowadzenia budżetu. Druki możecie ciągle pobrać w karcie społeczności i nie ma znaczenia, czy prowadzicie to w Excelu, czy prowadzicie to w formie papierowej. Tu mam gotowy taki planer kupiony w Empiku, planer budżetowy, który nijak się ma do tego, co ja potrzebowałam. Dlatego ja sobie stworzyłam swoją własną wersję. Budżet możecie prowadzić w bullet journalu. Też mam taki, wiecie, jest tak zwany kropkowany. To też jest mój poprzedni jakiś tam budżet. To jest też jakiś mój poprzedni budżet. Nie pamiętam z którego roku, ciężko mi powiedzieć. Trochę to nie wygląda tak, jak powinno wyglądać, tak? Ale to mówię, to wszystko się zmienia w miarę tego, co wy potrzebujecie, jak wy potrzebujecie i jak to się wam będzie sprawdzało po prostu. Dla mnie sprawdza się ta forma, którą widzicie teraz przed sobą, tak? To jest mój zeszłoroczny budżet. Czyli forma papierowa. Ta forma papierowa została przeniesiona w 100% w formę w tym momencie elektroniczną. Jeżeli Wam podoba się prowadzenie budżetów w tabelkach Excelowych, czy takich Excelowych w innym programie, ale takie wiecie, to tak zwane tabelki Excelowe, nie ma to najmniejszego znaczenia. Naprawdę, to jaką formę przybierze Wasz budżet, zależy tylko wyłącznie od tego, co Wy potrzebujecie i od Waszych potrzeb. Jak już mówiłam, tym, którym podoba się moja wersja prowadzenia budżetu, to też nie jest jakaś moja prywatna i moja wymyślona. Nie. Moja forma prowadzenia budżetu ewaluowała. To jest jeszcze 2014 mój budżet. I on też wygląda zupełnie inaczej. Ale moja forma ta papierowa w tym momencie to jest wersja, zaadaptowana wersja tak zwanego budżetu zerowego w wersji angielskiej, anglojęzycznej, głównie amerykańskiej, tak? Amerykanki prowadzą budżet tak zwany zerowy, czyli każda ich złotówka, czy każdy ich pens, czy no, cent. Czy cent ma swoje przeznaczenie. Podobnie jest u mnie. Każdy pieniądz, który dostaję, ma swoje przeznaczenie. Ale się nagadam, zanim zacznę. Ma swoje przeznaczenie, ale myślę, że to jest ważne.
Każdy ich cent ma swoje przeznaczenie. Tak samo każda moja złotówka, każdy mój grosz ma swoje przeznaczenie. I to się po prostu u mnie sprawdza. Przez już długi czas się u mnie to sprawdza. Wy też możecie spróbować taką formę, możecie po prostu znaleźć inną. I przede wszystkim musicie znaleźć taką formę prowadzenia budżetu, która dla Was będzie właściwa i odpowiednia. Ja swojego budżetu na ten miesiąc jeszcze nie zaplanowałam. Po prostu tak się złożyło, że jeszcze nie zaplanowałam. Miałam po prostu tyle rzeczy, że. Nie, nie zapomniałam. Jak ktoś by powiedział, że zapomniałam. Nie, nie zapomniałam, tylko po prostu, wiecie, czasem brakuje czasu, żeby tak zwane 4 litery posadzić na krześle. I tak było u mnie. Co jest ważne przede wszystkim przy zaczynaniu z prowadzeniem budżetu, tak? Bo o tym chciałam w dzisiejszym odcinku dla Was. Tak, co jest ważne? Przede wszystkim ważne są wszystkie Wasze dochody. I teraz, czy Wy, bo może możecie zacząć planować budżet w dwojaki sposób. Jeżeli Wasze dochody są stałe, jeżeli mniej więcej. Mniej więcej, bo to wiecie, czasem jest tak, że te kwoty mogą być różne. W lutym pracodawca nas zaskoczył i dostaliśmy naprawdę ekstra premię. W dość wysokiej kwocie każde z nas dostało, więc no, to był szok. Poszło po prostu na oszczędności. Mąż sobie tam kupił, co potrzebował. Ja po prostu zwróciłam pieniądze za mój telefon, który wydałam, o tak. To uszczupliłam swoje oszczędności. Ale. Budżet możecie prowadzić w dwojaki sposób. Jeżeli wiecie mniej więcej, jakie są Wasze dochody, możecie ten budżet zaplanować jeszcze zanim te dochody Wam wpłyną na konto. I to będzie taki budżet planowany. On będzie bardziej lub mniej realistyczny w zależności od tego, jak dokładną kwotę, którą zarobicie, przewidzicie. O tak. I tak to mniej więcej wygląda. Możecie też prowadzić budżet tak zwany realistyczny, czyli możecie w momencie, kiedy te pieniądze wpłyną Wam już na konto fizycznie, wiecie ile dostaliście, nie wiem, dostaniecie do ręki, teraz no już raczej nie dostaje się wypłaty do ręki, ale niektórzy jeszcze ciągle gdzieś tam dostają część wypłaty do ręki. Macie te pieniądze fizycznie w ręku, tak jak robiły to nasze babcie, moja mama też tak robiła, dostawała wypłatę w kopercie, tak, przychodziła do domu, brała tą wypłatę, którą miała w kopercie, bo zazwyczaj na kopercie było napisane nazwisko, albo tam szła do kasy i gdzieś tam jej wypłacali, wiecie, kolega, koleżanka, który stał za nią, po prostu widział, ile ona dostała. Ale to w zakładach pracy, w jednym zakładzie pracy te stawki na podobne stanowiska wyglądają podobnie i zarobek na te podobne stanowiska wygląda podobnie, więc wiecie, to też nie jest rzeczą i wiedzą tajemną, ile zarabia koleżanka, która stoi obok mnie, tak? Nasza wypłata różni się po prostu tylko ilością dni przepracowanych i ilością składek na ubezpieczenie, tak? Bo nie wiem po prostu, jakie ona ma ubezpieczenie i czy ma jakieś pożyczki w pracy, tak? To tylko taka, a jeszcze teraz są te plany kapitałowe, no to też nie wszyscy u mnie w pracy, nie wszyscy u mnie w zakładzie pracy zgodzili się na bycie w programie planów kapitałowych, więc to też są różnice, tak? I wiecie, dostajecie te pieniądze do ręki, tak? Przychodzicie i teraz tak, przychodziła, moment, ja tu wezmę sobie, moment, gdzieś tu miałam odłożone moje oszczędności. I teraz tak, sposób taki planowania, czyli rozpisujecie to po prostu na papierze, tak? Tak jak do tej pory robiłam. Czyli ja jeszcze nie mam tych pieniędzy na koncie, ale sobie zakładam, że ja zarobię 3800, mój mąż zarobi 3500 za najem, bo mamy najemcę, który wynajmuje od nas mieszkanie, dostaniemy tam 1800. Nie planuję żadnych sprzedaży, nie planuję żadnych innych. Aha, jeszcze na pewno wezmę z funduszy celowych, tak, czyli z oszczędności sobie wezmę pieniądze, ponieważ mam w planie w przyszłym miesiącu już mój mąż będzie miał urodziny, więc ja jeszcze w tym miesiącu na pewno będę zamawiała coś dla niego.
jakiś prezent, czyli ja przypuszczam, że ja tam nie pamiętam, ile ja tam mam w portfolio, dobra, ale ze 180 zł. Nie wiem, czy nie będę korzystała jeszcze z jakichś innych funduszy celowych, tak? Podsumowuję, ile tu by było. To jest 3800 plus 3500 plus 1800 plus 180, tak? I to jest kwota, którą ja planuję w tym miesiącu mieć. To jest mój plan. To jest mój plan, tak? Że tyle planuję mieć. Potem. I tak to będzie już wyglądało cały czas, tak? Czyli potem planujecie, jakie macie wydatki stałe, czyli wasze rachunki. Czynsz, nie wiem, woda, gaz, telefon, internet, kredyt. U mnie został tylko hipoteczny. Na szczęście, już tylko hipoteczne, żadnych więcej. Wiem, będę się zarzekała, ale tylko wiecie, krowa nie zmienia poglądów. Będę się zarzekała, że nie, ale czasem będzie taka potrzeba i trzeba będzie wziąć tak. Nie mówię, że nie. Ale pamiętajcie, wszystko jest dla ludzi, trzeba patrzeć z rozwagą, ale najlepiej by było wygenerować oszczędności, żeby nie musieć brać kredytu. I powiem wam, że wzięcie kredytu, które wzięłam poprzednim razem, pozwoliło mi na to, że byłam w stanie wziąć właśnie, wyjąć oszczędności i pójść kupić sobie nowy telefon. I to było, słuchajcie, z dnia na dzień. Gdybym nie wzięła tego wcześniejszego mojego kredytu, to telefon musiałabym wziąć w kredycie. Tak to już jest. Dlaczego tak? Dlatego, że większość moich oszczędności jest zamrożona na lokatach. Zrobiłam to, tak, zrobiłam. Zamroziłam sobie prawie wszystkie oszczędności w lokatach i to był mój błąd. Nie powinnam była tego robić. Na szczęście lokata jednak kończy mi się teraz w tym miesiącu, więc już tych pieniędzy nie będę zamrażać na lokacie. Dobra, kredyt. Co jeszcze wypisujecie? To, co jeszcze jest stałe w waszych rachunkach. Nie wiem, telefon, internet, kredyt, jakiś Netflix. Czy co wy tam macie? A, prąd jeszcze. Wszystkie wasze wydatki, które ponosicie miesiąc w miesiąc, tak? Nawet jeżeli, nie wiem, ubezpieczenie. Jeżeli płacicie sami indywidualnie ubezpieczenie i płacicie to ubezpieczenie co miesiąc, wszystkie wypisujecie rachunki, wszystkie wasze wydatki stałe. To, co płacicie zawsze. No i te wydatki waszych rachunków rzadko kiedy się zmieniają, tak? One są wydatkami, które są zawsze. I tam sobie je wypisujecie, ile płacicie, tak? I teraz nie wiem, czynsz u mnie w tej chwili jest 700. Wody mam w czynszu, ale powiedzmy, że płacicie tam, nie wiem, 50 zł za wodę, gaz 60, telefonik będzie 80. Nie wiem, za telefony wszystkie, tak? Bo może nie jest tylko jeden telefon, tylko macie tych telefonów kilka. Internet 80, kredyt u mnie w tej chwili jest 930. Netflix chyba 8,20. Nie wiem, nie mam Netflixa, więc nie wiem, prąd w tym miesiącu nie płacę, ale powiedzmy, że odkładam sobie 150. Ubezpieczenie tam, nie wiem, 60, tak? Teraz sobie to sumujecie. Teraz podam wam kwotę od czapy, serio, nie wiem, ile tu jest, ale przypuśćmy, że będzie tutaj jakieś 3000. Nie sumuję tego, więc nie patrzcie. I teraz od tej kwoty 9280 odejmujecie te 3000 i wychodzi wam 3280. I to jest wasza kwota, którą macie do rozdysponowania na cały miesiąc i za to praktycznie musicie żyć. A, tu jeszcze możecie wpisać, jeżeli macie jakieś tam rachunki, na przykład co miesiąc kupujecie bilet miesięczny. Jeżeli wiecie, że wasz bilet miesięczny, możecie tutaj wpisać też bilet miesięczny. Wszystko to, co musicie zapłacić w danym miesiącu i to są wasze wydatki cykliczne, tak? Potem, ja jeszcze tutaj, w tych rachunkach, ja osobiście w tych rachunkach mam jeszcze oszczędności wpisane. Dlaczego część oszczędności mam wpisane w rachunki? Dlatego, że ja zanim odłożę inne pieniądze i wydam inne pieniądze, ja już odkładam oszczędności, ponieważ gdybym nie zrobiła tego, to potem bym nie odłożyła. Po prostu. Odkłada się w momencie, kiedy wypłata wam wpłynie na konto, a nie na koniec miesiąca, bo to, co macie, to wydacie.
Takie jest moje zdanie, tak było u mnie, tak jest u większości z nas, że na koniec miesiąca, fajnie, jeżeli uda Wam się, żeby zostało jeszcze na koniec miesiąca, tak? Ale ta kwota też niekoniecznie będzie stała. Ale jeżeli na początku miesiąca, kiedy wpłynie Wam wypłata, Wy już odłożycie te pieniądze, to wiecie, że je macie, tak? I to jest po prostu najłatwiejsze. Potem pozostałe oszczędności. To już możecie, nie musicie. Tak to już jest. Ale pewna część kwoty w rachunkach, moim zdaniem, powinna iść na oszczędności. Niech nawet to będzie te 200 zł. Czyli tu już będzie 3200. To będzie już 6080, tak? Potem, jak już macie wypisane wszystkie rachunki, wszystkie spłaty kredytów, macie zaplanowane oszczędności. W myśl zasady najpierw płać sobie. Na koniec miesiąca niekoniecznie Wam zostanie. Bo wtedy macie kwotę te 6 tysięcy, tak? I wiecie, że Wy za to musicie przeżyć do następnego miesiąca. O tak. I wtedy możecie wydać wszystko. Bo tak zazwyczaj jest. A nie, że Wy się jeszcze zastanawiacie, bo my jeszcze z tego musimy zaoszczędzić. Potem, jeżeli korzystacie z tego, co jest u mnie i z tego mojego planu budżetowego, przeznaczacie pieniądze na koperty. Co to są koperty? Koperty to są Wasze wydatki nieregularne, z którymi możecie mieć problemy. Ja płacę gotówką, ponieważ mam problemy z wydawaniem pieniędzy. Wydaję tych pieniędzy za dużo po prostu. Mam problem z kontrolowaniem przepływu pieniędzy. Dlatego większość moich pieniędzy jest płacona gotówką. Ja mam większą kontrolę nad tym, na co wydaję. Jeżeli korzystam więcej z karty, wydaję za dużo. Naprawdę. Tak jest przynajmniej u mnie. Tak to się dzieje u mnie. Jeżeli płacę kartą, wydaję za dużo. Jeżeli płacę gotówką, no to mam fizyczny, realny ten pieniądz, tak? Wiem, że tutaj mam w portfelu w tej chwili 80 zł i powiem Wam, że to się u mnie sprawdza i to na mnie po prostu działa. Na mojego męża też to działa. My po prostu widzimy, że mamy tylko tyle i za tyle musimy przeżyć do następnego miesiąca. Czytaj do wypłaty. Po prostu, tak? Owszem, mamy też więcej pieniędzy. I to, jak to będzie wyglądało i jak to będzie rozplanowane u Was, to zależy wyłącznie od Was. Bo Wy jeszcze z tych pieniędzy, z tych 6 tysięcy, jeszcze coś możecie przeznaczyć na oszczędności, tak? Chcecie, nie musicie. Ważną rzeczą jest, że co jeszcze potrzebujecie, tak? Z tych pieniędzy, na co potrzebujecie wydać, czego nie uwzględniłam w rachunkach. To jest jedzenie, tak? Przede wszystkim jedzenie. Po opłaceniu rachunków jedzenie, jeżeli nie uwzględniliście jeszcze tutaj transportu, transport, tak? Transport, bilet miesięczny, paliwo, czy cokolwiek wydajecie, żeby dostać się do pracy. Ja nie potrzebuję takich wydatków, ponieważ dla mnie transport do pracy zapewnia mi pracodawca. Takie mam szczęście. Ale zdarza się, że potrzebuję mieć pieniądze na to, żeby gdzieś pojechać i tak dalej, i tak dalej. Ale to już jest... To już nie jest dla mnie, że muszę mieć, tak? Że muszę mieć te pieniądze, fajnie by było, tak? Stoi samochód pod domem, fajnie by było, żeby miał chociaż ten bak paliwa, co jeszcze wlane. Co jeszcze, tak? Co jeszcze? My jeszcze z mężem przeznaczamy dla siebie. Przeznaczamy dla siebie, czyli kieszonkowe. Wiem, że zabrzmi to śmiesznie. Wiem, że wiele osób... Ale się nagadam, dużo tego, długo tego będzie. Już pół godziny gadam. Wiem, że to może być śmieszne, jak sobie przeznaczać kieszonkowe, ale powiem Wam, że to się sprawdza. Dlaczego to się sprawdza? Ponieważ ja potrzebuję, ja mam hobby, tak? Mąż pali. I już wcześniej uzgodniliśmy, że te pieniądze, które on wydaje na siebie, ja będę wydawała na siebie. Więc on sobie przeznacza na puszczenie tych pieniędzy z dymem papierosowym, a ja przeznaczam na swoje hobby. Ale są to też te pieniądze, takie pieniądze, z których ja nie muszę się tłumaczyć, na co wydałam, tak? Wiecie, zbliża się Dzień Kobiet. No bo zbliża się Dzień Kobiet i założę się, że większość z Was robi w pracy jakąś zrzutkę, składkę i tak dalej. Wiem, że mąż potrzebował i wiem, że wydał właśnie z tych pieniędzy, które dostał kieszonkowego, wiem, że sobie zapłacił, tak? My, dziewczyny, też miałyśmy składkę, no bo za chwilę Dzień Chłopaka. Ja wiem, że
Koledzy z pracy to raczej mężczyźni niż chłopacy. No ale zazwyczaj to jest tak, że razem to się obchodzi, przynajmniej u mnie w zakładzie. Skoro oni nam, to my im. I też potrzebowałam po prostu pieniądze, żeby wziąć, pójść i zapłacić taką składkę, tak? To nie będę po prostu sięgała do domowego budżetu, tak? Mąż chce wyskoczyć z kolegami na piwo. No to nie będzie, że Sylwia, daj mi, tak? Czy kochanie, daj mi, bo ja idę z kolegami na piwo. Śmiesznie to brzmi. Serio. Nie, mąż po prostu ma swoje kieszonkowe, bierze, idzie, tak? Tylko mówi mi, Sylwia, idę na piwo z kolegami. Chociaż nie chodzi na piwo, no ale miałby ochotę, miałby potrzebę, poszedłby. Tak samo ja. Dobra, umówiłam się z koleżankami, tak, idziemy do klubu, do knajpy, idziemy się zabawić. To nie będę mówiła, słuchaj, ja wzięłam pieniądze z naszego jedzenia, bo ja idę się zabawić. Nie, ja po prostu mam te pieniądze swoje i po prostu idę i wydaje się z tego nie tłumaczę, tylko informuję męża, słuchaj, kochanie, idę na imprezę, po prostu zadzwonię do ciebie, żebyś po mnie przyjechał, tak? No bo tak to już zazwyczaj jest. Więc po to jest kieszonkowe, żebyśmy my, małżonkowie, tak samo jak dziecko, tak? Dziecku daje się pieniądze, daje się kieszonkowe, żeby nauczyć dziecko zarządzania później w przyszłości jego finansami, jego budżetem, jego funkcjonowania w dorosłym życiu, ale też ma swoje, dzieciak ma swoje potrzeby, a to bułka, a to guma, tak? A to jakaś gazetka, a to coś, ma swoje potrzeby. I też no, w ten sposób dziecko się uczy, ale i też ma na własne potrzeby i nie jest ciągle mamo daj, bo chcę kupić bułkę, bo chcę kupić gumę, bo chcę kupić to, bo chcę kupić tamto, tak? Tak samo my mamy jako osoby dorosłe. Wiem, że może to być dziwne, może być dla niektórych śmieszne, ale tak to u nas funkcjonuje i to się u nas po prostu sprawdza. Jeżeli się u was nie sprawdza, no to wiecie, każdy ma inny, jak mówiłam, każdy ma inny system zarządzania własnym budżetem. I wszystko to, na co wy potrzebujecie, nie wiem, kupić chemię do domu, kupić farbę do włosów, kupić papier toaletowy, tak, taka przyziemna rzecz, ale też to trzeba uwzględnić we własnym budżecie, tak, czy płyn do naczyń, takie banalne rzeczy, ale to też warto uwzględnić we własnym budżecie. I tutaj sobie albo wypisujecie sobie, co na co potrzebujecie, albo sobie po prostu piszecie inne, tak. Potrzebujecie na to, na to, na to. Czasem jest tak, że są jakieś większe wydatki, że potrzebujecie coś kupić. Bo potrzeba jest. Ale to już jest taki wydatek większy, planowany. Wiecie, że to coś tam będzie kupione. U mnie na przykład była to zmywarka. Były to też inne rzeczy, takie większe do domu. To było planowane i to było po prostu kupione. Nie wiem, wymiana talerzy, tak? Czy wymiana czegoś w domu, kupno nowej kołdry, nowej pościeli, nowych ręczników. Takie rzeczy to po prostu są gdzieś tam uwzględnione, bo potrzebujemy, tak? Potem, jeżeli jesteście w stanie prawidłowo przewidzieć, ile wy potrzebujecie na to jedzenie i naprawdę nie rzucajcie się na chóra optymizm, że jeżeli wydawaliście do tej pory 2000 na jedzenie, wydacie mniej. Dużo mniej, o tak. Nie to, że wydacie mniej, tylko dużo mniej. U mnie 2000 to jest taki minimum, 1800 pomiędzy. U mnie wydatki na jedzenie to jest tak od 1800 do 2200, w zależności od miesiąca i tego, jak mocno zaplanujemy nasze wydatki jedzeniowe. To już jest zupełnie inna historia. Więc to od tego, jak zaplanujecie te wydatki na jedzenie, no to reszta wam się po prostu potoczy. To jest taki, potem po prostu bierzecie sobie paragony, albo jeżeli płacicie kartą, to sobie tą kartę, wiecie, potem sprawdzacie sobie bilans, tak? Jak to wygląda u was na kartach i podsumujecie. Ja to robię sobie na bieżąco też kontroluję przebieg tej gotówki, bo płacę gotówką, więc na bieżąco wiem, ile mam w poszczególnych u mnie kategoriach budżetowych. Jeżeli wy tego nie robicie, możecie to zrobić na koniec miesiąca, ale warto podsumować sobie, na co faktycznie wam poszły pieniądze, bo wtedy widzicie obszary, w których możecie coś zmienić. U mnie ciągle tą bolączką jest moje jedzenie. Tak, to jest największa bolączka, wydatki na jedzenie. Tutaj najczęściej płyniemy i to jest też kategoria, to jedzenie, gdzie możecie najwięcej zaoszczędzić. Taka jest prawda. Na pozostałe wydatki nie macie tak dużego wpływu jak na to, jak wygląda wasz budżet jedzeniowy. To jest planowane, kiedy wy jeszcze nie macie tak na dobrą sprawę pojęcia, ile wpłynie wam na konto.
Bo ta kwota, wiecie, ja tutaj mam zaokrąglone te kwoty, ale ja wiem, że na przykład na konto mi wpływa 3879,55 groszy na przykład. Tak. Tak to już jest. Ja to zaokrąglam. A potem jak wychodzi realizacja, to wychodzi, tak. Ale może być tak, jak robiły to nasze babcie, że macie tą gotówkę w ręku i odkładacie na kubkę, tak. To jest na rachunki. To jest na rachunki. To jest na jedzenie. To jest na coś tam, tak? I dzielicie te pieniądze, po prostu fizycznie dzielicie te pieniądze, że tyle wam musi starczyć na jedzenie, tyle wam musi starczyć na to, tyle musi wam starczyć na to, tyle macie przewidziane, tak? A ta stówa to jest do koperty schować gdzieś tam, tak? Pod pościel, zazwyczaj babcie chowały, czy rodzice chowali pod pościel, czy ręczniki, czy jakieś ściereczki, tak? Do bieliźniarki i chowały te nasze oszczędności, które gdzieś tam chomikowały. Gdzie dzielicie te pieniądze już realnie, które macie. To jest drugi sposób rozpisywania budżetu, kiedy te pieniądze fizycznie już wam wpłyną na konto. Tak, czyli wiecie, dostajecie fizyczne pieniądze, wpłynęło tyle i tyle i tyle, tak? Tutaj zapłacicie rachunki w takich i takich kwotach. I potem to, co reszta wam zostaje, to na oszczędności, to na jedzenie, tak? I potem, jak wam to się sprawdza. Nagadałam się, tak to wygląda, moi drodzy, tak to już po prostu jest. Są dwie formy prowadzenia budżetu, gdzie ten budżet planujecie z kwotami przybliżonymi albo z kwotami realnymi, ale to i tak wygląda podobnie. I to, czy wy to wprowadzicie i będziecie prowadzić w takiej formie, czy wy byście to rozpisali na kartce, czy wprowadzili do Excela, czy innych tabelek, czy innych programów kalkulacyjnych. Wszystko zależy tylko od was i to, co się u was sprawdza, jak to u was działa. Nie ma najmniejszego znaczenia. Ważne, żebyście ten budżet prowadzili i potrafili potem sprawdzić, gdzie faktycznie poszły wasze pieniądze. Do zobaczenia. Cześć, trzymajcie się ciepło.